Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj zrobimy przystawkę involtini di melanzana prosciutto e formaggio. Takie polskie sawiance, bagłażanów, szynka i serem. Składniki są basilia, mąka, cebula, bagłażan, buca tarta, szynka gotowana i ser. Najpierw kroimy cebula i basilia i dodajemy na patelnię. Dodajemy sól, pieprz, i oliwę. I następnie pokroimy bakłażanów po długości. Obtaczamy bakłażan w mące. Idziemy do kuchni i pozmażymy cebulą i basilią, a później bakłażany na gorący olej. Po 3 minutach smażenia przewracamy na drugą stronę. Buki tartą pieprzymy. Solimy. I dodajemy parmezan. Olej, bardzo trochę i wymieszamy. Do naczynia posypujemy buca tarta i trochę oliwa z oliwek. Na bagłażanie nakładamy szynkę, ser i cebula. I zawijamy. I wkładamy. Posypujemy buca tarta. Parmesan i dodajemy trochę sól i pieprz. Nagrzewamy piekarnik na 200 stopni i wkładamy nasze bagłażany na 10 minut. Nasze danie jest gotowe. Czas przygotowania 45 minut. Dziękuję bardzo i smacznego.